Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Kuć, a dzisiaj jestem z gościem, a to znaczy, że to jest seria Sukces Info. Moim gościem jest Rafał Sanecki. Witam cię, Rafał. Powiedz kilka słów naszym widzom o sobie. Ja nazywam się Rafał Sanecki. Od lat 15 zajmuję się profesjonalną sprzedażą w Polsce, budowaniem marki, sprzedażą dużych marek do dużych sieci handlowych z kanału Elektro. Dodatkowo jestem wielkim pasjonatem rozwoju osobistego, weteranem szkoleń i miłośnikiem nauki, wiecznym studentem. Wszystko, co związane z nauką, to ja. Tak jest, dobra. Super, no to przechodzimy do rzeczy, żeby nie marnować czasu, a więc od razu pytanie wstępne, rozgrzewkowe. Czym dla ciebie jest sukces? To jest pytanie, które zawsze budzi dużo emocji, zwłaszcza w młodych ludziach, którzy próbują osiągnąć ten sukces, ponieważ uważam, że błędnie interpretują go, stawiając słowo sukces znakiem równa się pieniądze. Albo znakiem równa się ogromne pieniądze. I tutaj też byłem w takim momencie, gdzie uważałem, że sukces to od razu pieniądze, a uważam, że wcale tak do końca nie jest. Sukces dla mnie osobiście i każdemu to powtarzam, jest to skrupulatne realizowanie postawionego sobie celu. Czyli jeśli jesteś na przykład programistą, całe życie marzyłeś być o tym, żeby być programistą. Poznałem takiego chłopaka, który całe życie chciał być programistą. Całe życie marzył o tym, żeby programować. Pracował w prostych zawodach, sprzedając kanapki w McDonaldzie, w Starbucksie, w jakichś fast foodach i tak dalej. Całe życie marzył o tym, żeby być programistą, bo wiedział, że tam da się zarobić, tam da się czegoś nauczyć. Zawsze go fascynowało programowanie. Pracował nawet później w mojej branży i tam go poznałem, w branży właśnie ekspresu do kawy, kawy, całej tej sprzedaży. I uczył się, on już miał po 40 podjeżdżał i nadal się uczył, słuchaj, tego programowania. I w końcu zdał egzamin na programistę w jakiejś dużej korporacji. Okazało się, że w wieku 40 lat zaczął robić niesamowitą karierę, ponieważ był niezwykle kreatywny w systemach. Nie znam się na tym, nie powiem, jakie to były systemy. I nie wiem, ile on zarabia, ale generalnie wiem o tym, że to jest właśnie taki klasyczny przykład osiągnięcia sukcesu, czyli skrupulatnie przez wiele lat dążył do zrealizowania swojego uprawnionego celu. I to jest, myślę, definicja sukcesu, która przyświeca takiej teorii, ponieważ jeśli weźmy na przykład grupę zawodową w Polsce, która cierpi bardzo mocno, to są nauczyciele. Mówią, że mało zarabiają i tak dalej, ale znam wielu nauczycieli, którzy po prostu całe życie marzyli, żeby być nauczycielami. Co nie mogę im powiedzieć tego, że odnieśli porażkę. Nie, oni odnieśli ogromny sukces, ponieważ całe życie chcieli być tymi nauczycielami i się stali. Więc dla mnie definicja sukcesu jest to taka definicja, która mówi i pokazuje, że sukces to jest definitywne, skrupulatne stawianie sobie celu i zdobywanie tego celu. Tak w skrócie. Super, dzięki. Kolejne spostrzeżenie, bo tutaj niektóre definicje się powtarzały, ale większość to jednak każdy ma inne na to spojrzenie, więc dzięki za twoją opinię. Dobra, to teraz o jakim sukcesie chcesz nam opowiedzieć? O, i tu mam problem. Generalnie chyba uważam, że opowiem może o swojej karierze. Będzie to chyba najłatwiejsze, bo każdy. Ja uważam, że jestem całkiem sprawny i bardzo utalentowany, jeżeli chodzi o sprzedaż. Oczywiście mam swoje jakieś tam wady, które na pewno każdy ma, ale przez 15 lat handlu osiągnąłem naprawdę sporą wiedzę i ogromne doświadczenie w sprzedaży. Takiej profesjonalnej sprzedaży, ponieważ obserwuję, jestem specjalistą tak naprawdę w jednym kanale,
Niektórzy uważają to za wadę, ja uważam to za duży atut. Ponieważ wyspecjalizowałem się w kanale elektro i sprzedaży, w kanale elektro poznałem tysiące ciekawych ludzi i umiem sprytnie operować w tym kanale elektro. I w branżach około sprzedażowych to też jest bardzo ważne. Myślę tutaj na przykład o serwisowej branży, ponieważ wiele projektów ciekawych konsultowałem serwisowych i firm. I chciałbym powiedzieć o tym, bo niektórzy mnie kilka razy pytali, różni nasi koledzy, nawet Piotrek po fachu, pytali mnie na różnych spotkaniach biznesowych, jak osiągnąłem sukces, dlaczego jestem w tym miejscu, w którym jestem. Generalnie wszystko zaczęło się od pasji. Wszystko zaczęło się od marzenia i też uważam właśnie, że to jest jeden element sukcesów. Stawiać sobie marzenia, stawiać sobie cele. Bardzo szybko zorientowałem się, że praca, którą mam, a miałem ją po studiach, już na studiach zacząłem pracować, ale z racji tego, że jak już kończyłem studia, pracowałem na cały etat, później studiowałem drugi kierunek, bo mi było bardzo ciężko to wszystko pogodzić, więc z tej pracy zrezygnowałem, żeby dokończyć te studia. A później, już jak po studiach zacząłem pracę, podjąłem pracę, to zauważyłem bardzo szybko, że od razu nie można być superhero handlowcem, superhero doświadczonym menadżerem, superhero zwycięzcą i tak dalej. Obserwowałem starszych z branży i zastanawiałem się, jak oni do tego doszli. I była taka sytuacja, że pracowałem w Media Markt Saturnie, w którym obserwowałem przedstawicieli handlowych, handlowców, którzy przyjeżdżali sprzedawać nam produkty. I bardzo mocno ich pamiętałem, jak oni wyglądali, jak się zachowywali, jakimi samochodami jeździli. I całe życie chciałem być po tej drugiej stronie, żeby po prostu być handlowcem, operować całym tym właśnie zakresem sprzedażowym, kierować jakimś działem sprzedaży i tak dalej. I tak sobie układałem to w głowie. No i postawiłem sobie cel właśnie już wtedy. Jeszcze wtedy nie znałem teorii celu i nie znałem teorii sukcesu, więc tak się zdarzyło, że moje myśli, moja podświadomość prowadziła mnie skrupulatnie do tego upragnionego celu. No i tak się stało, że zostałem w tej branży bardzo ciekawej, bardzo modnej i seksownej, która przez ostatnie lata jest na fali trendowej i tutaj w tym momencie w AD drobnym, bo tak mówimy w branży profesjonalnej, jest największą kategorią, ponieważ w ubiegłym roku już liczyła ponad 1 200 000 000 polskich złotych w obrocie total turnover. Więc całkiem sympatycznie to wyglądało, więc mam szczęście pracować w tej branży i krok po kroku, na początku od prostych rzeczy, uczyłem się tego handlu, zdobywania wiedzy, kontaktów, zdobywania, podglądania profesjonalistów. Mam trochę szczęście, że firma, w której teraz pracuję, bardzo inwestuje we mnie, a ja się odwdzięczam właśnie bardzo aktywną sprzedażą. I dzięki temu mnóstwo ciekawych też zdobywam szkoleń. I takie przesłanie, nie wiem, kto mnie będzie oglądał, ale nas będzie oglądał, ale jeśli ktoś z takich młodych ludzi, młodszych ode mnie, to mogę powiedzieć jedną rzecz, żeby zawsze pamiętajcie, nigdy się nie poddajcie, to po pierwsze, ponieważ droga do profesjonalnego sprzedawcy, profesjonalnej osoby w danej kategorii jest długa. Nie można by, niestety, uważam, że osoba jest tym bardziej wartościowa, im więcej przeszła przygód, przeszkód pokonała, stresu się najadła i w ogóle uważam, że warto tą ścieżkę męczarni, nieprzyjemnych sytuacji też przejść, żeby być silniejszym na danym stanowisku. Do tego oczywiście też dochodzą różne rzeczy, których się można nauczyć, kompetencje tak zwane, my mówimy na to kompetencje, które się dzielą na miękkie i twarde. Na pewno nie każdy pasuje do handlu, to też trzeba zwrócić na to uwagę i chciałbym o tym trochę powiedzieć, jeśli mi pozwolisz, ponieważ chyba tam... Pozwolę. No to pamiętajcie o tym, że trzeba czuć kategorię, do której się chce iść.
Jeśli ktoś nie czuje handlu, to nikt do niego nie idzie. Jeśli ktoś nie czuje programowania, nikt do niego nie idzie. Jeśli ktoś nie czuje, żeby być księdzem, niech nie idzie do seminarium. Jeśli ktoś nie czuje, żeby być pielęgniarką, niech nie idzie na studia pielęgniarskie. Jeżeli ktoś nie czuje, żeby być lekarzem, niech nie idzie. Ja też tutaj przy okazji takich karier widziałem mnóstwo, gdzie ktoś zaczynał i w pewnym momencie się poddawał, poczuł, że to nie jest jego kategoria. Wiecie co? To jest piękne, że potrafi ktoś powiedzieć nie. Źle się w tym czuję, rezygnuję, szukam swojej drogi i każdemu polecam, żeby tą swoją drogę znalazł. Ja jestem bardzo szczęśliwy i opanowany na swoim miejscu pracy, ponieważ ja kocham środowisko, w którym przebywam. I to też jest jeden z elementów sukcesu, że mi się wygodnie wchodzi do pracy, do biura i z dużą odpornością na różne przeciwności losu. Więc w ogóle życzę każdemu, żeby odnalazł siebie w danym miejscu i po prostu to robił. Super, super, dzięki. No to tak, to słysząc tą historię, definitywnie można cię nazwać człowiekiem sukcesu według tej twojej regułki, czym dla ciebie jest sukces, to tutaj to się idealnie wpasowuje. Więc gratuluję ci, gratuluję. No i pytanie kolejne, czy masz w związku z tym jakieś plany, nie wiem, awans na jakiegoś dyrektora, czy cokolwiek, czy to już nie z tym. Generalnie oczywiście, że mam plany i mam cel. Tu nie ma, nie zostawiam przypadku. Te cele moje są zaplanowane skrupulatnie. Wolałbym dzisiaj chyba zostawić sobie to dla siebie, co mam napisane w tym zeszycie. Na pewno chcę Jasne. jeszcze trochę, na pewno chcę jeszcze trochę popracować. Mam jeszcze do zdobycia jeden cel sprzedażowy w Polsce, który chcę osiągnąć i mam nadzieję, że mi moja korporacja, w której pracuję, pomoże w tym. I to jest takie dla własnego ja, dla własnego takiego przekonania. No, oczywiście to będzie korzyścią dla mojej korporacji, bo ona się wiąże z osiągnięciem wysokiej sprzedaży, więc tu mam cel, mam go zaplanowanego już od kilku lat i ja go muszę zrealizować go, żeby pójść dalej, wiesz. Jasne. A jakie będą rzeczy związane z tym osiągniętym po drodze tego celu? Nie wiem. To nie, to już nie zostawiam. Jeżeli pytasz, czy mam cel bycia szefem szefów u firmy, w której pracuję, to chciałbym bardzo, ale mam cel jasny, sprzedażowy postawiony Nie będę cię tu ciągnął za język, bo ja wiem, że ty się też zajmujesz innymi rzeczami, więc i tam będą też sukcesy, więc na pewno zrobimy wywiad, może nawet nie jeden jeszcze w przyszłości, więc wtedy będziesz mógł się odnieść do tego, co teraz tutaj mówisz, więc nie będę tutaj ciągnął tego tematu, ale za to może jakieś mniejsze sukcesy, które odnosisz na co dzień, może chcesz coś o tym opowiedzieć, bo tutaj często moi goście właśnie mówią, że jest dużo takich rzeczy drobnych, których na pozór są no, jakby niezauważalne, ale w dłuższej perspektywie czasu pokazują, że są to sukcesy, które też prowadzą później do czegoś większego. Też masz coś takiego. Wiesz co, dla mnie ostatnio, tak, to są takie rzeczy, które wpływają na jedną całość, ponieważ nawet to jest to częścią pierwszej mojej części wypowiedzi, gdzie małymi kroczkami do tego wszystkiego dochodziłem. Dzisiaj, żeby osiągnąć sukces duży, muszę kilka małych odnieść sukcesów. I te małe sukcesy to są na przykład takie, że mam czas na, z trudem znajduję, ale znajduję czas na poszerzanie wiedzy i uczenia się różnych rzeczy. Czasami takich, które mi się podobają, a czasami, które mi się nie podobają, ale banalnie to zabrzmi, ale te rzeczy, które mi się nie podobają, lepiej mi się czyta. Nie wiem dlaczego, ale mi się lepiej czyta. Z większą ciekawością i tak, bardzo dużo czytam różnych książek, które mi są potrzebne do budowania czegoś większego, bo nie jestem ekspertem w każdej jednej dziedzinie i w niektórych pewnie nigdy nie będę, ale jak staję do rozmowy z kimś, kto mi ma pomóc, na przykład jakaś agencja albo coś w tym stylu, to wolę skorzystać z konsultacji
osób doświadczonych, ale żeby z nimi porozmawiać, no muszę osiągnąć jakiś przynajmniej small talk, który będzie w danej kategorii rozumiany, albo z drugiej strony ja będę ten small talk między tymi ludźmi rozumiał, bo każda kategoria, każda dziedzina ma swój slang, którego musimy się nauczyć i zrozumieć, prawda? Więc tutaj bardzo to są małe takie sukcesy edukacyjne. No i chyba to wszystko. Okej, okay, no to super, no to jest ważne. Oczywiście, tym bardziej jak mówisz, że nie masz czasu, a mimo wszystko je znajdujesz, no to jest to jakby nie dwa trzeci mały sukces. Dobra, była rozmowa o sukcesie, było o celach, więc musi też tutaj się pojawić wątek motywacyjny. Czy coś oprócz twoich celów jeszcze cię motywuje do działania? O tak, jeżeli chodzi o motywatorów, to motywuje mnie wiele rzeczy. Ja jestem urodzonym optymistą i staram się tą optymizmem wyrazić wszystkich. Ale czasami są takie sytuacje trudne, że mnie ciężko jest wyciągnąć z jakiegoś pesymistycznej historii, sytuacji. Ale to, co mnie najbardziej motywuje, to jest właśnie finalizowanie małych sukcesów, o których wcześniej powiedzieliśmy. Czy to też zdobycie jakiejś małej sprzedaży, która później po roku czasu wpływa na dużą sprzedaż. Czy to też dokończenie jakiejś nauki. Czy to też na przykład ostatnio opisałem materiał na temat właśnie mojej kategorii do bloga. I go ukończyłem, to było bardzo czasochłonne i to było dla mnie też dużym sukcesem, nawet powiedział, co mnie później motywowało do dalszych działań. No i przede wszystkim, i tu uwaga najważniejsza, motywują mnie ludzie. Historia? Motywują mnie ludzie i przez ostatnie kilka lat bardzo mocno zmieniłem środowisko, w którym swoje, ludźmi, z którymi się spotykam, ponieważ znaczy ja zachowuję kontakty ze wszystkimi, ale z tymi, którzy najbardziej mnie motywują, spotykam się dosyć często, dosyć częściej. I tu nie chodzi o wiedzę, ale chodzi o podejście do zaangażowania do swojej pracy głównie. Jak mam na przykład przyjaciół, którzy bardzo ciężko pracują, żeby osiągnąć jakiś cel, sukces. Ciężką pracą, bardzo często fizyczną, oni mnie motywują. Motywują mnie, Piotrek, znakomicie wiesz, wielcy mówcy, którzy mówią, ty też ich słuchasz, którzy mówią do nas, którzy nas coachują, którzy nam opowiadają. Uwielbiam słuchać audycji Briana Tracy'ego, który też bardzo ciekawe rzeczy opowiada. No i to są moje motywatory. Ja bardzo dużo podróżuję, jak wszyscy moi bliscy znajomi wiedzą. Jestem w nieustannej podróży. Dzisiaj jest to wyjątek. Pozdrawiam wszystkich z mojego mieszkania. I to jest czas, w którym nie wyjechałem, ale w normalnej sytuacji to pewnie bym był w jakimś hotelu. Tak, a ja potwierdzam, że my na ten wywiad się umawialiśmy chyba dobre 3 miesiące. No na pewno, ale to ten tydzień po prostu nie wyjechałem nigdzie. I co mnie motywuje najbardziej do działania? No właśnie motywują mnie ludzie. Motywują mnie ludzie, których spotykam, których miałem na swojej drodze pozytywnych, którzy są pozytywni, uśmiechnięci, otwarci i mają pozytywną energię. Zresztą ja się takimi ludźmi uwielbiam otaczać. Wiesz co, to takie jest właśnie po rozmowie z takimi ludźmi, jak oni zdobywają sukces i się cieszą tym sukcesem, ja się cieszę razem z nimi. Dokładnie. I to jest piękne. Myślę, że to jest największym bodźcem motywacyjnym dla mnie. Super, super. No potwierdzam, że otaczanie się ludźmi jest bardzo ważne, bo jest takie nawet powiedzenie, że jesteś średnią 5 swoich znajomych pod każdym względem, więc no tak. Też starannie dobieram towarzystwo. Kilka lat temu zmieniłem
zdecydowanie o 180 stopni swoje otoczenie, i więc tutaj podpisuję się obiema rękoma pod tym, co powiedziałeś. No dobrze, w takim razie ode mnie to by było na tyle. Czy chcesz coś jeszcze dodać od siebie na koniec? No, chyba chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy czasami mają chwilę słabości, zwątpienia, żeby nigdy się nie poddawać. I pamiętajcie jedną rzecz wszyscy: ciężka praca to jest wytrych do wielu, wielu sukcesów. Ciężka praca. Upadłeś, powstań. Nie zdałeś egzaminu, idź drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty raz, zdaj ten egzamin. Jeśli on przyświeca jakiemuś celowi. I myślę, że to najważniejsze. Ciężka praca. Ciężka praca zawsze się obroni. Jakość zawsze się obroni. Jakość jest w ogóle w dzisiejszych czasach bardzo pożądana i bardzo szukana. Jakość. Jeżeli ktoś jest profesjonalny i profesjonalnie wykonuje swoją rzecz, usługę, odniesie sukces. To się zawsze obroni. No dobrze, moi drodzy, w takim razie dziękuję Ci, Rafał, bardzo za ten wywiad. Mega ciekawy, bo zupełnie inne spojrzenie na sukces i Twoja historia i te przykłady, które tu podawałeś, to zupełnie odbiegały od tego, co tutaj do tej pory słyszałem, więc cieszę się. Bardzo ciekawe spojrzenie i historie. Drodzy widzowie, oczywiście dajcie łapkę pod filmikiem, jeżeli ten wywiad się Wam spodobał, subskrybujcie kanał. No i też zapraszam na kolejne wywiady, które będą tutaj. Czy też możesz na koniec potwierdzić, że taki wywiad to nie jest nic strasznego i polecasz? Nie, nie, to jest nic strasznego. Dla mnie to było najbardziej straszną rzeczą przed wywiadem, to znalezienie odpowiedniego czasu na ten wywiad. Piotrek tu się uśmiecha bardzo mocno, bo wie o tym, że na ten wywiad tak się stresowałem, no nie stresowałem się, ale tak się śpieszyłem, że laptopa zapomniałem z biura zabrać. To już w ogóle musiałem wrócić po niego, żeby dzisiaj tutaj z wami porozmawiać. Sprawdzając kulisy, to nagrywamy go w 9:30, tak, wieczorem, więc właśnie przez takie przypadki, jak powiedziałeś. No więc dobrze, dobra, to dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś ten czas dla mnie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam, hej! Pozdrawiam.